podsumowaniu 10. powiatowego konkursu matematycznego klas drugich gimnazjum pod patronatem prezydenta miasta Mielca. Pragnę powitać inspektora Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Mielcu, panią Małgorzatę Mosior, wicedyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Mielcu, panią Beatę Machnik-Badulę, panią Bożenę Ziębę, która jest pomysłodawczynią tego konkursu i sprawuje opiekę merytoryczną nad konkursem od 10 lat. Wszystkich nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursu, a także was, drodzy laureaci konkursu. Zanim wręczymy dyplomy, postaramy się na dzisiejszym spotkaniu dokonać wyboru miejsc obrotówki, czyli wyboru miejsc brył obrotowych. Po długotrwałych kwalifikacjach do ścisłego finału zakwalifikowały się 3 bryły. Te 3 kandydatki będą walczyły o tytuł Miss. Nasze bryły będą odpowiadać na pytania, pokażą się w strojach wyjściowych, a w ostatnim wejściu będziemy mogli zobaczyć całkowicie rozebrane. Zapraszamy na scenę gwiazdy dzisiejszej uroczystości. Kandydatka z numerem 1 to przedstawicielka rodziny Walczów, piękna walcówka. Jej wymiary to promień postawy 20 cm, a wysokość wynosi 50 cm. Kandydatka z numerem 2 to przepiękna Stuszkówna, przedstawicielka rodziny Stoszów. Panna Stuszkówna posiada nienaganne wymiary. Promień podstawy 10 cm, wysokość 56 cm, a tworząca około 88 cm. Kandydatka z numerem 3 to Kulka, przedstawicielka rodziny Kulki. Im okrągłym kształtem nasza Kulka przeszła zwycięsko przez wszystkie eliminacje, pokonując inne kule. I w taki oto sposób znalazła się dzisiaj z nami. Jej wymiary to promień 40 cm i więcej wymiarów Kulka nie posiada. Aby wybrać górę najpiękniejszą, najbardziej inteligentną i najbardziej sympatyczną, przygotowaliśmy dla kandydatek pytania. Pytanie pierwsze. Skąd pochodzą wasze rodziny? O odpowiedź proszę kandydatkę z numerem 1. Moi prapradziadowie to prostokąty. Zanim powstała rodzina Walców, ktoś musiał sprawić je w ruch. Prostokąty szybko zaczęły obracać się dookoła jednego z boków i tak powstały Walce. Ale niektóre prostokąty obracały się czasem dookoła osi symetrii i wtedy powstały Walce w dzielce. A teraz weźmienie swojego pochodzenia poproszę kandydatkę z numerem 2. Moi przodkowie to trójkąty. Nie dało się ustalić, czy są to trójkąty równoramienne, czy prostokątne. Jeśli były to trójkąty prostokątne, to musiały się obracać dookoła jednej z przyprostokątnych. A jeśli trójkąty równoramienne, to obracały się dookoła osi symetrii. Z tych obrotów narodziły się wszystkie stożki. A co na temat swoich przodków powie nam kandydatka z numerem 3? My, kule, nie mamy żadnych wątpliwości. Naszymi przodkami są na 100% koła. Koło obracające się dookoła średnicy i to jakiejkolwiek utworzy kulę. Im większe koło, tym większe kule. Małe kółeczka, maleńkie kulki. Podziękujemy naszym kandydatkom za wyczerpujące odpowiedzi. Następne pytanie. Jak liczne są wasze rodziny? Gdzie można spotkać waszych krewnych? O odpowiedź prosimy większość rodziny Walców. Moja rodzina cieszy się ogromną popularnością, zwłaszcza w świecie kobiet, a dokładniej w kuchni. Większość naszych kuchennych to moja bliższa lub dalsza rodzina. Są tam garnki, szklanki, słoiki. Panowie też mają z nami do czynienia. Rury, rurki i rureczki są w każdym garażu. Panno Stuszkówno, gdzie można spotkać pani krewnych? Najwięcej moich kuzynów przesiaduje w barach i restauracjach niestety. Często goszczą też na przyjęcia. Chodzi mi o kielichy, kieliszki i kieliszeczki. Ale występujemy również w bajkach. Każda wróżka ma czapeczkę z rodziny Stożków. O odpowiedź na to samo pytanie poproszę Kulkę. Panny z numerem 3. Kochają się we mnie wszyscy chłopcy od najmłodszych lat. Moja rodzina króluje na boiskach piłkarskich, gdzie ugania się za mną 22 super chłopaków, a pozostali mężczyźni nie mogą oderwać się od telewizorów. Panie i panowie, poprosimy teraz nasze kandydatki o całkowite rozebranie się, przejście po raz ostatni po scenie i piękny ukłon. Yeah.
Dlaczego się pani nie rozebrała? Ja się nie dam rozpłaszczyć. I to za żadne pieniądze. Do widzenia. Zostaje nam więc nic innego, jak zakończyć wybory. I pierwsze miejsce przyznać ex aequo dwóm panom korzystającym na to zboru. Pannie Warszynie i pannie Stuszku. Prawa dla naszych miejsc. Skoro jesteśmy już przy bryłach, chcielibyśmy zaprezentować niezwykłą budowlę, którą wykonali uczniowie naszego gimnazjum. Oto kopuła geodezyjna. Została ona zbudowana z 35 dłuższych i 30 krótszych rurek wykonanych z gazety. Więcej o tego typu konstrukcjach opowie Wam Wasz kolega Bartek Bauer z klasy 2E naszego gimnazjum.